Panie prezesie, wielka uroczystość dzisiaj na polu, na polach Grunwaldu. Co powodowało, że najważniejsza osobistość w ochotniczych strażach pożarnych dzisiaj przybyła na polach Grunwaldu? Święto wojewódzkie straży pożarnych, święto ochotników. Tutaj duch marszałek, prezes Gustaw Marek Brzezin zaproponował, żeby było właśnie na polach Grunwaldu. To piękna symbolika, to piękny taki impuls do działania. Rycerskiego hasła strażaków, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. To myślę jest i dobre miejsce, i dobry klimat do tego budowania takiego ofiarnego służenia ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Proszę powiedzieć, czego potrzeba strażakom ochotnikom, czego im życzyć w dniu ich święta? Myślę, że najważniejsze tego nieustającego zapału, tego zaangażowania, pasji, bo trzeba dziękować za hojność tych strażackich serc, za ich aktywność, podejmowanie tych działań dobrowolnie, ochotniczo, bezinteresownie. To charakteryzuje ochotników od wielu, wielu lat. Jak robiliśmy teraz taką konferencję przed Dniem Strażaka, nawiązującą jeszcze do Powstania Styczniowego, to ze zdumieniem patrzyliśmy, że do dzisiejszego dnia na ziemiach, obecnych ziemiach polskich działa 44 ochotnicze straże pożarne, które już 160 lat temu działały. To właśnie pokazuje, jaka jest ciągłość, jaka jest żywotność, witalność tej pięknej strażackiej służby, która jest nakierowana nie tylko na działania ratownicze, ale na budowanie wspólnoty, bo przecież straż pożarna w swoim lokalnej społeczności to jest taki trwały element i kultury, ale także budowania postaw ludzi aktywnych, zaangażowanych. Dzięki temu wielu młodych ludzi, którzy przechodzi przez działalność straży pożarnej, potem odnosi wiele sukcesów w życiu, bo uczą się współpracy, współdziałania z innymi i uczą się też odpowiedzialności i za życie swoje i swoich współbraci.